E-twinning to program, który umożliwia nauczycielom z całej Europy nawiązywanie współpracy, dzielenie się pomysłami oraz rozwijanie innowacyjnych projektów edukacyjnych. W tym nagraniu pokażę sposoby skutecznego wyszukiwania partnerów do projektów oraz dodawania ich do kontaktów. Po zalogowaniu do Europejskiej Platformy Edukacji Szkolnej każdy użytkownik może wyszukać potencjalnych partnerów przedsięwzięcia, z którymi będzie mógł się kontaktować oraz zakładać wspólne projekty. W celu znalezienia e-twinnerów korzystamy z wyszukiwarki w zakładce Tworzenie sieci networking. A następnie wybieramy poniżej zakładkę People – Osoby. Po prawej stronie znajdziemy możliwość wyszukiwania potencjalnych partnerów według określonych preferencji. Po wybraniu Show Filters pojawi się formularz, w którym będzie można określić profil poszukiwanych kontaktów według rodzaju użytkowników, przedziału wiekowego uczniów, przedmiotów podstawowych, przedmiotów zawodowych, kraju oraz języka. Poniżej dostępne są kolejne pola wyszukiwania. Pierwsze to wszyscy zarejestrowani użytkownicy, tylko e-twinnerzy, ambasadorzy i ostatnie bardzo ważne pole wyszukiwania to nauczyciele, którzy są dostępni do realizacji projektów e-twinning. Poniżej znajduje się lista wszystkich dostępnych kontaktów, które spełniają określone preferencje. Jeżeli zaznaczę tutaj w oknie tylko e-twinnerzy, którzy są dostępni do realizacji projektów, to z dostępnych w tym momencie prawie 178 tysięcy do realizacji projektów e-twinning dostępnych będzie prawie 150 tysięcy użytkowników. W pierwszym polu rodzaj użytkownika wybrać do realizacji projektów możemy tylko dwie pierwsze funkcje, czyli teacher, nauczyciel i head teacher, dyrektor szkoły. Ja wybiorę nauczyciela i dodatkowo określę przedział wiekowy od 8 do 11 lat. Za każdym razem, kiedy wybieramy rodzaj określonej preferencji, program przenosi nas na górę strony. Zaznaczę języki obce. I geografię. A w przedmiotach zawodowych, na przykład sztukę. Poszukam partnerów pracujących w Niemczech. Wybieram kraj Niemcy i za każdym razem, kiedy wykorzystamy do wyszukiwania pole kraju, obok pojawia się region, czyli nasze wyszukiwania możemy dodatkowo zawęzić do danego regionu. Po znalezieniu nauczyciela, który spełnia nasze oczekiwania, należy kliknąć w imię i nazwisko, co spowoduje otwarcie jego profilu. W tym profilu możliwe jest sprawdzenie jego uczestnictwa w różnych projektach oraz zaproszenie go do kontaktów.
Należy pamiętać o regularnej aktualizacji zamieszczonych informacji na swoim profilu, gdyż inni użytkownicy również mają możliwość przeglądania naszych danych. Na profilu użytkownika sprawdzimy m.in. jego opis, a poniżej znajdują się trzy zakładki. Pierwsza to szkoły, w których aktualnie pracuje. Druga, informacje, które zamieścił na swoim profilu, ale również ważna jest informacja dotycząca jego ostatniego logowania. I ostatnia zakładka to ilość aktywnych i zamkniętych projektów. Po prawej stronie widzimy ilość kontaktów, które znajdują się na jego liście, a poniżej, klikając Add Contact, możemy zaprosić go do swojej listy kontaktów. Zaproszenie możemy anulować, klikając ponownie w przycisk Dodaj kontakt. Wybierając zakładkę Więcej opcji, a następnie Wyślij wiadomość, istnieje możliwość wysłania wiadomości do danej osoby. Ta wiadomość zostanie dostarczona do jej skrzynki mailowej na adres, który podała podczas rejestracji, a my po kliknięciu przejdziemy do formularza wiadomości, który jest bardzo podobny do wiadomości mailowych. Należy zamieścić tytuł wiadomości oraz treść i wysłać. Jeżeli użytkownicy znajdują się na liście naszych kontaktów, wówczas komunikacja odbywa się poprzez zakładkę mail obok naszego profilu. Z tego miejsca my wysyłamy wiadomości do naszych partnerów i tutaj też te wiadomości do nas docierają. Jeżeli nie posiadamy osoby na liście kontaktów lub my nie znajdujemy się na liście kontaktów innych użytkowników, którzy próbują z nami nawiązać współpracę, wówczas wiadomości wysłane z portalu trafiają do skrzynek mailowych. Potencjalnych partnerów do projektów możemy znaleźć również w zakładce Fora partnerskie, aby do niej przejść, należy ponownie na pasku głównym wybrać tworzenie sieci networking i kolejno poniżej partner finding. W tym miejscu użytkownicy znajdą wiele ogłoszeń nauczycieli, którzy prezentują swoje pomysły na działania, jak również szukają chętnych do współpracy. Te ogłoszenia mogą dotyczyć zarówno projektów w ramach programu Erasmus+, jak również projektów eTwinning. W przypadku programu eTwinning ogłoszenia podzielono dodatkowo na kategorie wiekowe. Podczas szukania partnerów w konkretnych przedziałach wiekowych lub różnych rodzajach partnerstwa możesz nawiązać z nimi kontakt poprzez pozostawienie komentarza pod ogłoszeniem lub po prawej stronie klikając w imię, nazwisko nauczyciela, który to ogłoszenie dodał. Wówczas ponownie przeniesiesz się do profilu użytkownika. Możesz dodać go do listy kontaktów bądź wysłać do tej osoby wiadomość. Jeśli nie znajdziesz interesujących ogłoszeń, możesz w zakładce Fora partnerskie, wybierając przycisk Add Posting, dodać własne ogłoszenie. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać dodane wpisy na forum, które znajdziesz na swoim profilu w zakładce My Dashboard. Tutaj pojawią się wszystkie ogłoszenia, na które zareagujesz, bądź te, które dodasz.
Jeśli ktoś wyśle do ciebie wiadomość, znajdziesz ją w skrzynce adresu mailowego, który podałeś podczas rejestracji, a zaproszenie do kontaktów pojawi się w zakładce na profilu, w zakładce powiadomienia w prawym górnym rogu platformy. Wówczas to zaproszenie możesz akceptować bądź odrzucić.